Susu, tu Mary Kay Den i witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku z The Sims Historie z Życia Wzięte, Historia Reni. Właśnie wyskoczyło mi podsumowanie rozdziału czwartego. Ten dzień był trochę dziwny. Odwiedził mnie mój były chłopak Darek. Kopytko, to miły facet, ale jestem ciekawa, jak bardzo zmienił się od szkoły. Muszę z nim postępować ostrożnie, bo nie chcę popsuć tego, co jest między mną i Maćkiem. Z drugiej strony dowiedziałam się, co to znaczy zeszlić dymkę. Tak, teraz zaczynamy rozdział piąty, w piątym odcinku, ale ja dam jeszcze się jej wyspać i może ją przebiorę w międzyczasie i już do was wracam. Okej, okay, moi drodzy, Renia już wstała. Zmieniła fryzurę na tą taką swoją, bardziej zwykłą. Zmieniłam jej też strój codzienny, zaraz zobaczycie na jaki. I Ewana się obrodziła? Myślałam, jak mi się wydawało. Dzisiaj jest sobota, także pozwoliłam się jej bardziej wyspać. Ciągle nie mam żadnych zadań, także zajmę się po prostu Renią. No, ona zdecydowała się sama na kąpiel, także niech już się zrelaksuje w tej wannie. Coś mi tu spadło. Chyba. Czy się podwyższyło? Chyba spadło. Dobra, Renia, no, skorzystasz jeszcze z toalety, wyczyścisz, bo ja tutaj bardzo się staram dbać o czystość, wszystko co jest brudne, będziemy zawsze czyścić. O, i to jest właśnie jej strój teraz na weekend. Stwierdziłam, że właśnie dam jej shorty i tę czerwoną bluzeczkę, tak weekendowo, myślę, że na sobotę, może nawet jeszcze na niedzielę, będzie akurat, zobaczymy. Oczywiście trzeba nakarmić rybki potem. Zabawa jest niska, no ale najpierw musimy coś zjeść. Czy ja mam w wyposażeniu jedzenie? Jest, mam tacę ze spaghetti. Zjemy to na śniadanie. Nie będzie trzeba gotować. Weź talerz. To cheaterstwo z noszeniem spaghetti w wyposażeniu. Wydaje mi się, w ogóle mogę tutaj... A, mogę! Przecież ten, co ten... Kreatywności punkt... A co ty musisz do pracy? Dobra, to jej zostawię, bo to na pewno się uda. No, moja ty kariero rozrywkowa, aktorska. Chodź, moja najlepsza opowiadaczko dowcipów, zobaczymy, co cię dzisiaj czeka. Dzień dobry, rybki, cioci Charlotte. Okej. Okay. A mogę teraz? Oszczędzam po prostu jedzenie. To jest dobre. Okej. Okay. Renia, wsuwaj i potem coś dla zabawy może, czy odmalowania? Poprawia ci zabawa? Sprawdzimy. Jak nie, to może poglądasz telewizję albo coś. No bo tu ci wyraźnie tej kondycji... kreatywności brakuje. Dwóch punktów aż. No. O, ktoś dzwoni. Kurczę, nie, odbierz. Odbierz. A zabawa od tego rośnie, to dobrze. A jeszcze zapomniałam, że najpierw musimy posprzątać ten talerz. To Maciek. Hej, Renia, tu Maciek. Może po południu wyskoczymy razem do starego gaju. Okej. Okay. No to randka. Maciek zaprosił mnie na spotkanie w parku w starym gaju dziś po południu. Może dzięki temu ułoży się między nami jak powinno. Okej, okay, po południu to jest o której? Staromodna randka w parku. Kurde, jak staromodna, to jakąś sukienkę mogłabyś ubrać. Ale ja nie mam dla niej ładnych sukienek, chyba. Może dzięki temu już się zwykłe winno. Ze mną zawsze jest tak samo, prawda? Faceci i jedzenie. Dobra. Dobra, spotkacie się później. Skończcie gadać. Skończcie gadać, bo ja muszę ci zabawę poprawić. I teraz myślę, no... Nie mam żadnych ładnych sukienek dla niej. Może byśmy coś kupili wcześniej. Tylko niech ta zabawa jej podskoczy. Bo mi jest jej żal, że ona po prostu jest taka spięta tutaj. No, piękne dzieło. Znam je bardzo dobrze, dużo simów je maluję, także... Reniu, obawiam się, że za bardzo się inspirujesz innymi. Dobra. Poczekać, aż ten punkt się jej... Ten, lepiej nie. Lepiej zamówię... A ty możesz iść na parcelę publiczną, czy tylko taksówkę? Taksówkę, dobra. Transport... Okej. Okay. No, na razie no, nie mam co tutaj z tym zrobić. Także wydaje mi się, że to się jeszcze zmieni. Jak nie, to sama tam pojadę. Ale najpierw chciałabym właśnie, żeby ona wyskoczyła. Może jakąś sukienkę kupimy, kurde, na randkę, nie?
I o, tutaj musisz zadbać. Oddaj nam makulaturę. Tę gazetę. No, butik za rogiem znowu. To jest park w Starym Gaju. Rynek. Tu byliśmy. No i siłownia. Dobra, no. Nie ma tu zbyt dużo miejsc. Idziemy do tego butiku za rogiem. Tylko, please, wyrzuć jeszcze tę starą gazetę. To możemy zostawić. Jeszcze... Tu w łazience jest stara gazeta. Ale to później. Stara gazeto, żegnaj. Po co ci plastikowy worek, żeby oddawać makulaturę? Ja nie rozumiem. Niby taka eko, a tu proszę. 041263. Jedziemy! Jedziemy po kieckę! No jedź. Popchnąć pana? Nie może zapalić? Dobra. Dla Leni niewątpliwie ważne jest kupowanie ubrań. I ładny wygląd. No, to chciałam zrobić. Co ty się chcesz przejrzeć? Co to jest? To jest lustro skarbie najprawdopodobniej. Kup ubranie codzienne. Albo jeszcze zobaczę może w wizytowych, nie wiem, ale to znaczy no, potrzebuję takiej codziennej sukieneczki. Okej. Nie, zdecydowanie nie. To jest ta sportowa. Jakaś taka ładna w kwiatki. Ale nie w takie. Nie mam tu za bardzo wyboru. Nie ma żadnej ładnej sukienki w kwiatuszki. Taka w panterkę, no to nie jest to, co chciałam. Możemy cię ubrać tak, ewentualnie. No, ale to... O, tu są takie w kwiatki. Tylko one trochę wyglądają jak koszula nocna. Ale z braku laku chyba kupię taką. No, teraz to jest po prostu... W czasach Reni widocznie to był najmodniejszy rodzaj sukienek. Także... Która wygląda najmniej piżamowo? Chyba ta mi się nawet podoba. Chociaż ta różowa też mi się podoba, aczkolwiek ona wygląda trochę piżamowo. Ale wydaje mi się, że nie jest ładnie w różowym. Szkoda, że nie ma jakiejś takiej czerwonej czy coś. Dobra, kupię tę. Tę kieckę. I... A może to też ci się przyda na jakieś te... Czarna, mała czarna. Musisz to mieć. To też dodam do koszyka. Wydamy 400, ale to nieważne. Niedługo dostaniesz awans i zarobimy więcej pieniędzy. Także będzie super. Jest tu komoda albo coś? O, nie mogę przymierzalni korzystać. Ale dlaczego? Dlaczego? Aha, bo tu są te wizytowe. Nie, to... Nic nie kupię. Takiego, chociaż ty, taka wycięta. Nie, nic nie kupuję. Nie mogę... tutaj ustalić ubrania takiego na zawsze. Dobra, to zadzwoń po taksówkę. Co wy tam robicie? O nie! Ona ma taką kieckę jak ty! Kurde, no jak mogłaś? Jak mogłaś, Dorota Gęś? Dorotko, zmień kieckę, bo Amelia... Amelia, czemu powiedziałam Amelia? Renia! Sorry, bo The Sims 2 to mi Amelia do głowy przychodzi od razu, moja kochana. Renia, to jest Renia. Poglądaj kwiatki. To cię uspokoi. A takie fajne shorty ci na weekend znalazłam, no i co? To piękne kwiaty. A te? A to cały czas mi się wyświetla w tym innym stroju. To piękne kwiaty. A te? To piękne kwiaty. Okej, okay. Wszystkie kwiaty jej się podobają. Cieszę się. A żywopłot? Nie wiem. Jeny, krzyczycie jak małe dzieci! Sakra, głośni są. Strasznie, niemiłosiernie. O, chcę zjeść spaghetti. Akurat mam w wyposażeniu takie. Jedź! Okej, jesteś w domu? Jesteś w domu? Okej, to mam plan... zrobimy tak. Oddaj to na makulaturę, bo już nie mogę na to patrzeć. Pozbieraj Simoleony. Kiedyś mówiłam Simleony. Bardzo się tak przyzwyczaiłam, ale... Od kiedy zaczęłam nagrywać, zmieniłam na poprawną nazwę. Dobra, no nie będę cię przebierać do sprzątania, także... Musisz wyczyścić akwarium i znowu nakarmić rybki. One są strasznie żarłoczne. Ja nie wiem, czym ciocia Charlotte je normalnie karmi. Boję się myśleć o tym. No, ale są trochę żarłoczne. I jeszcze łóżko pościelić.
No muszę dbać tutaj o porządek w domu. Ja czuję naprawdę taki obowiązek po prostu dbania tutaj o wszystko, także muszę sprawdzać co chwilę, czy wszystko... O, to jeszcze jest brudne. Czy wszystko jest czyste? O, za co? Za pieniądze jakieś dostała. Także no, widzicie, bardzo się staram po prostu ten dom utrzymać w czystości. Także trochę sprzątania. Sobota w sumie jest takim czasem, który kojarzy mi się też ze sprzątaniem. W sobotę zawsze czas jest, żeby sprzątać. Pomijając czas dla siebie, no ale... Także trochę jeszcze posprząta w domu. Może tak trochę to przyspieszę, tak na dwójce. No, żeby wszystko się tak szybko chciało samo sprzątać. Albo żebym mogła sobie przyspieszyć ja w życiu czas, w którym sprzątam. I żeby wszystko było szybciej i potem mogłam sobie spowolnić na rzeczach, które sprawiają mi przyjemność. Okej, kuchenka. No, jeszcze tylko blat w kuchni, chyba wszystko jest już czyściutkie. Obejrzyj te owoce. Jestem ciekawa, co o nich powiesz. O, higiena jej spadła. I głód. Dobra. Taca ze spaghetti. No nie wiem, o której mówisz ta randka, no. Po południu, już jest po południu. Ale to powinnam tam jechać sama, czy... Bardzo śmieszą ją te plastikowe owoce, ale nie skomentowała. Dobra. To zrobimy tak, weźmiesz potem prysznic szybko. Ja oczywiście to schowam się do wyposażenia. I... No proszę, same... Jeszcze co byś chciała? Bar? Chcesz mieć w domu bar? I grę? Okej. I potem zaprojektujesz ubranie codzienne, weźmy tę kieckę. Renia! Dobra, przyspieszę to, wiecie? I idziemy już, jedziemy do tego parku. Gdzie? Ja myślę, że tak koło 17, trochę po 17 to akurat dobry czas, więc... Stary guy. Zrobimy tak jak wtedy, że zaprosi Sima i tak dalej. Wydaje mi się, że tak będzie, że wtedy mi się to zaliczy. Co prawda tu nie ma nigdzie, że by tam jechać, no ale wydaje mi się, że tak to ma wyglądać, skoro to ma być dzisiaj. Więc zadzwonię po... O nie! Kurde! No nie, no mam taki rozdźwięk po prostu, wiecie, z jednej strony czuję, że nie mogę tego tak zostawić, a z drugiej muszę to tak zostawić. Mogę wezwać technika naprawczego. On potem od razu przyjedzie. Rozłącz się! O, zaprosi Sima. To miał być oczywiście Maciek. Maciek ją zaprosił, ale... Okej, zrobimy tak i... Zadzwoń proszę po pomoc. To chyba są usługi czy pomoc? Nie może odebrać telefonu. Majster, zadzwoń po majstra. Sama nie będziesz naprawić jeszcze, cię ci gorzej kurde zepsujesz. Nie może gadać, czyli teraz nie mogę jakby z nim jechać. Tak mi się wydaje. No, jesteśmy jednym z najlepszych warsztatów naprawczych w mieście. Pobieramy wynagrodzenie. Dobra. Kurde, czyli teraz... No nie mogę z nim jechać, czyli muszę czekać jednak. Tak by na to wychodziło. Dobra, no to czekam. Kurde, tam się leje. Ja nie wiem, czy jest sens to wycierać, a jak przecieknie do piwnicy, której nie mamy. Dobra, zaraz ma przyjść ten majster, no. Chyba, że zadzwonię ja do niego i go... Chociaż nie, no nie mogę z nim gadać. Mam nadzieję, że to nie przez to, że przerwałam wam rozmowę. O, super, dostałeś punkt sprzątania. Za syzyfową pracę o nazwie wycieranie podłogi, kiedy ciągle coś się leje. Dobra, zaraz się zrobi nowa kausza. Dobra, zostaw to. Niech przyjdzie już lepiej ten majster. Spróbuj do niego zadzwonić, kurde, bo ja nie wiem. Darek ci się bardziej podoba. Zaproś? Ale powie, że nie mogę z nim gadać. Nie może odebrać, no. Także... Chyba muszę czekać. Dobra, przynajmniej mam jeszcze drugą łazienkę, to tutaj skorzystasz sobie, żeby ten majster mógł od razu zebrać się do pracy, jak tylko przyjdzie. No i co z naszą randką? No której godziny mam czekać na randkę? Już jest 18.
Może spróbuję tam sama pojechać? Nie wiem. Sprawdzimy, jak nie będzie go, to wrócę. Bo naprawdę nie pamiętam, jak to powinno wyglądać. Chociaż nie, bo musiałabym go zaprosić, bo inaczej go tam nie będzie. Dobra, spróbuję. Habe Solomon! Ażeś duba, hejurmo, ebla! Dobra. Majster pomocy! Miał być po południu, już jest kurde wieczór. Chodź już przed dom i poczytaj sobie gazetę. Co ty tam chciałaś? Coś chciała, ale nie wiem co. Chyba obejrzeć zmywarkę. Czemu majster nie przychodzi? Przecież zaznaczyłam, żeby przyszedł, prawda? Nie anulowałam chyba tego. Kurde, jestem taka zakręcona. Po prostu myślę o tej randce. Ale telefon dzwoni. Czekaj. Pewnie ten but dzwoni, że odwołał albo coś. Odbieraj. Odbieraj. Odbieraj! Renia! Tak, gazetka. Zostaw, kochanie. Odbierz. No, specjalnie anulowałam taksówkę. No i co? Nie przyjdzie, jest z tą wstrętną... Anetą. Gadają o jakichś nagrodach, o awansach. No i co? Zmień temat. Środowisko. Chciałam jakoś do tego parku nawiązać. No. Chyba nie wyszła ci ta zmiana tematu. Tak, recykling jest bez sensu. Muszę pakować gazetę w folię, zanim ją wyrzucam. Dokładnie, cieszę się, że uważasz tak samo. Kwiaty? Tak naprawdę mi się nie podobają. Mówiłam tak, żeby było mi wszystkim miło. No, obejrzałam 3 takie rabatki i mówię ci, nic ciekawego, wszystko to samo. Dawno nie widziałam żadnego filmu z pocałunkiem, który wyglądałby naturalnie. Gdzie jest ten majster? Ja nie mogę! Dobra, przyspieszę tę ich rozmowę. Może się coś okaże. Kurde, ale ona z nim gada zamiast kurde do rzeczy! No i nie wiem, co z tą randką. No nie wiem, co z tą randką. Dobra, jeszcze raz. Zadzwoń po transport. Zadzwonił, kurde, i nic się nie dowiedziałam. Ona już jest zmęczona. No, Maciek. No. No i przed chwilą gadaliście tak długo! Ja naprawdę nie wiem. Co tu się, kurde, dzieje? Zadzwoń jeszcze raz po te usługi. Jaki nie ogar, po prostu masakra. Aha, majster jeszcze... Nie mogę zadzwonić po majstra, ponieważ... pewnie jest już wezwany. Ale nie przychodzi, a w mojej łazience cały czas leci woda. Wielkie dzięki po prostu. Tak, Renia, usiądź sobie w fotelu. Tutaj naczynia brudne, tu się woda leje. Ty, kurczę, specjalnie po kieckę leciałaś jak głupia. No i co? Na co ci to było? Dzwoni, kurde, nawet do tematu nie nawiążę. Park w Starym Gaju to miejsce zabaw mieszkańców 4 kątów. Dawniej w parku rosły wielkie brzozy, ale zostały wycięte, gdy zaatakował je nieznany gatunek kornika. To bardzo przykre. Tak, przepraszam, że dzwonię i odwołuję, ale wie pan, taka sytuacja, no. Nie wiem, czy facet mnie wystawił, czy kurde nie. A pan jak się nazywa? Włodzimierz, no, panie Włodzimierzu. Miał pan kiedyś taką sytuację? Nawet majster mnie dzisiaj wystawił, proszę pana. Wyobraża pan to sobie? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Masakra. No i kurde, zaliczyło się. Czy nie? Nie.
No i jesteśmy w Starym Gaju. No i zaliczyło się. Ale 23. Po prostu masakra. Skąd miałam wiedzieć, że mam tu sama przyjechać bez niego? Jak ostatnio było inaczej. Po prostu nie ogar. Wygląda, że Maćka jeszcze nie ma. Chyba już go nie ma, bo nie mogłam się do niego dodzwonić. W porządku. Dzięki temu mam trochę czasu, by przemyśleć sytuację. No. Znowu będziesz padać na twarz, ale nie szkodzi. Zamów kawę. O, to dobry plan. Może to cię trochę ożywi. Carmen. Dobra, to zamiast randki po południu zrobiła się randka w nocy. Czyż tak nie jest romantyczniej? Słyszę świerszcze. Widzę gwiazdy. A więc to ty jesteś Renia, prawda? Miło cię poznać. Jestem Agnieszka Kurek. Pracuję w banku z Darkiem Kopytko. Znasz go, prawda? W pracy Darek gada tylko o tobie. Bardzo dobrze mówi także o twojej cioci. Pozdrów ją przy okazji. W każdym razie cieszę się, że wreszcie cię poznałam. O kurde. O. Hej Reniu, przepraszam za spóźnienie. Że też ona akurat musi to widzieć. Jesteś głodna? Przyniosłem kilka hot dogów i hamburgerów na grill. Mam lęk przed grillami. Wiesz, wypadek w dzieciństwie. Mogłabyś się tym zająć? A co z moją kawą? Najpierw kawę poproszę, bo jest już po północy. O, 15 simoleonów. Okej, okay. Dostałam to do wyposażenia? Usmażę cię. Irracjonalny strach przed grillowaniem? No tak, przypuszczam, że okaże zrozumienie dla mojej hipopotamokasynagarlicofobii. Gdzie jest ten grill? No, pij kawkę. Wiem, że to źle wpływa na pęcherz, ale... Dobra, gdzie jest ten grill? Co my tu w ogóle mamy? Huśtawki? Strefę kawiarenkową? O, tu chyba można ślub sobie wziąć. A nie, bo to jest parcela obok. A to przepraszam. Szachy. Altankę. No, gdzie jest ten grill? A, tu! Dobrze. Piecz na ruszcie. Hot dogi. Dobrze. Wypiłaś kawę? No, czuję się trochę lepiej na szczęście. Tak, nic nie zastąpi snu nocą, ale dobra, kawa. Zawsze spoko. Agnieszka, ty ją znasz skądś? Nie, dopiero teraz ją poznałaś. Myślałam, że może też jakaś stara znajoma. Pracują w banku, no proszę. Hot dogi! Stara młoda randka, wszystko muszę robić sama. Jeszcze nie wiedziałam, jak mam tu przyjść, więc czekałam do 23. Tak, podaj wszystkim hot dogi. Fajna randka, się okazuje, że teraz obsługujesz połowę parku. Dla ciebie też, Agnieszko, proszę. Proszę bardzo. A resztę położymy tutaj. O, i sobie oczywiście jeszcze też wezmę jeden. Maciek, zamiast przyjść tutaj jeść, było pysznie, miło jest być tu z Maćkiem. Naprawdę fajny chłopak. Myślę, że wiem już, czego chcę. No, miło było być tu z Maćkiem, który woli się huśtać na huśtawce, kiedy ty smażysz hot dogi. Nie pomasuj, chciałam go zawołać. W ogóle nie spędzacie czasu razem. Masakra. No. Nie jest głodna, ale je hot doga o drugiej. Ta chyba wypiła za dużo kawy, bo ma taki uśmiech na sobie. Balbina? Ogólnie to wszystko okej, tak? Okej. Agnieszka sobie gada z Patrykiem. Fajnie. No idziesz, Maćku. No nareszcie. Pochuśtałeś się na huśtawce i myślisz o kimś innym niż Renia. Naprawdę super. I wszystko jasne. Chcę być z Maćkiem. Jest taki miły, szczery i rozkoszny. Ciekawe, czy lubiła skotki. No... Zresztą... Gdybyś pytała mnie o zdanie, to ja uznam, że ta randka z Maćkiem to tak średnio jednak wypaliła, ale spoko. Pewnie chcesz go połaskotać. Łaskotki. Zawsze masz takie świetne pomysły. Ależ jestem dziecinna. No. Smakował ci ten hot dog? Słodki i rozkoszny, Maćku. Okej. Okay. I co?
Dość już tej dziecinady. Moje uczucie do Maćka jest silniejsze niż... O, tam jest huśtawka. No, Maciek już tam był chyba i o tym powiedział. Dobra, jesteście siebie warci, zmieniam zdanie. Nie ma nic bardziej romantycznego niż dwoje na huśtawce. Huśtawka miłości. A jak mam to zrealizować? Huśtaj. On tu przyjdzie? No, mogłabyś zejść? Dobra. Mogę go zawołać jakoś, żeby przyszedł, też kawę pije. Zawołaj. Albo jakoś zaproś, kurde, nie wiem. O, okej. Okay. Idziesz, Maciek. Się zaliczyło się, chociaż nie było dwojga na huśtawce. Jak fajnie jest być Maćkiem. Jestem już pewna, że to chłopak dla mnie. Jejku, jak ty się dziwnie huśtasz. Ej, jej coś totalnie nie idzie z tą huśtawką. Reniu, nie wiem jak to wyrazić, więc po prostu zapytam. Będziesz moją dziewczyną? Jest fantastycznie. Miałam nadzieję, że to się stanie, ale nie tak szybko. Teraz jestem jego dziewczyną. Mam nadzieję, że Maciek nie uzna mnie za zbyt śmiałą, gdy pozwolę sobie na coś więcej. Okej. Okay. Jest... coś więcej. Co chcesz? Pieszczoty w miejscu ulicznym? A jak? Ona chce go jakoś pocałować, czy... Czego ty chcesz? Nie wiem dokładnie, czego ona chce, ale okej. Okay. Może wystarczy romantyczny pocałunek. Oni jeszcze rozmawiają o tych pocałunkach. No, w miejscu publicznym... Dobra, jesteście obserwowani. Chciałam powiedzieć, że o 4 w nocy to pewnie już tu nikogo nie ma, ale... No o dziwo! Inni akurat chcą też tu siedzieć o tej porze. Dobra. No i... Ej! Co z tym... Halo! Uhu! Co z tym pocałunkiem? Weź może oczaruj i... O, obejmij. Romantycznie. I jeszcze może... Pocałuj romantycznie. Może ta huśtawka to jakieś moje przekleństwo dzisiaj. No Melu, ale takie jest zadanie. A już jest 5 prawie. Maciek! Maciek, psujesz klimat! Ale mają synchro, nie mogę ich słuchać. No chodź tutaj! Chodź tu, ty słodziaku, słodki. No właśnie. Czy mogę wysłać już ją do domu? Chyba nie. Romantycznie. Pocały. O, namiętnie. Może to zaliczy. O, i pieść. To chyba o to chodziło. Okej. Okay. Wszyscy na was patrzą, a ten robi nam super klimat dźwiękowy. Och, jak romantycznie. No, nie zaliczyło to. Namiętnie. Powinno ten. Nic się nie dzieje z tym, nie wiem czemu. Jest mi smutno z tego powodu. O, co najlepszymi przyjaciółmi. I on dostał jakąś aspirację. Przyłącz się do Sima Maciek. Tak, bo już jest prawie 6.
Obejmij go. I wszyscy z tą huśtawką po prostu. No nie wiem czemu, to cokolwiek robię, to mi się nie zalicza, a dawałam właśnie te, o, smokni. To chyba nie tak powinno wyglądać, ale spoko. Próbowałam już wszystkiego i nic nie działa. To bardzo romantyczne, ale... Wolałam, żebyście siedzieli odwrotnie. W sensie, żebyś ty mu siedziała na kolanach, a nie on tobie. Dobra, wiecie co? Zadzwoń po taksówkę już. Bo już jest późno strasznie. Już kawa na pewno dawno przestała działać. Jest późno albo wcześnie, nie wiem jak na to patrzeć. Do domu. Nie wiem czemu tu jest taka ramka podwójna, że jest jeszcze zielona w środku, no ale próbowałam właśnie tych i pieść, i oczaruj może, trzymaj za dłonie, słodkie słówka, sugestia, przyjrzyj się Simowi, rzucać się w ramiona też chyba próbowałam. Może jeszcze gorące pocałunki? Czekajcie, spróbuję. Może te gorące pocałunki się zaliczą, bo wcześniej tego nie mieliśmy. Spróbuję tak. To to? Czy to to? Nie, gorące pocałunki. Mi chodziło o gorące pocałunki. Okej. Okay. Ten obraz jest dla ciebie, Reniu. Od dawna byłaś moją inspiracją, a teraz mam nową. Nową? Czuję się bardzo dobrze. Randka była rewelacyjna. Szkoda, że muszę wracać do domu. No najwyższy czas, Reniu, kochanie, jest 7:28. Rozdział 5. Dzisiejszy dzień był chyba najlepszy jak na razie w czterech kątach. Polemizowałabym. Ale to dlatego, że nie wiedziałam. Myślałam, że tam jeszcze się coś zmieni, że ona, żeby już jechała na tę randkę. No i tak wyszło i nie mogłam go też zaprosić, więc myślałam, że jeszcze się nie da. I na przykład odnotowała z jakiegoś powodu, no ale cóż, cóż, puśćmy to w niepamięć. Najważniejsze, że Renia i nasz drogi Maciek lubią huśtawki i w ogóle... Maciek zaprosił mnie na romantyczny piknik w parku i spytał, czy chcę zostać jego dziewczyną. Minęło dopiero kilka dni, ale wiem, że to facet, który jest mi przeznaczony. No, spoko. To teraz cieszę się, że możesz już jechać do domu! Nareszcie! A zatem to miłość! Czuję się bardzo dobrze, mam nadzieję, że nic z tego nie zmieni. No widzicie, miłość po prostu sprawia, że nawet jak się pada na twarz, to i tak można być szczęśliwą, prawda? A co ty na to? O, rodzina Sianko. Też myślę, że jest trochę problem z tym, że nie precyzują dokładnie tego, co powinnam zrobić. Niesamowita sprawa, muszę to zapisać w pamiętniku. Maciek oficjalnie jest moim chłopakiem! No. Tak, mamy pewne problemy. Przynajmniej tu jest 23, więc ona zdąży się wyspać. To mnie pociesza. Chociaż to jest dziwne, ale to mnie pociesza. Majster, jak nie przylas, tak nie przylas. Będzie Renia musiała sama kolejnego dnia w niedzielę naprawić po prostu jakoś tą wannę, ja nie wiem. No, doprowadzimy się do porządku i zaczniemy kolejny dzień w czterech kątach. Mam nadzieję, że podobał wam się ten nieogarnięty odcinek. Jeszcze no właśnie nie sprecyzowali dokładnie, co mam zrobić z tymi pieszczotami w miejscu publicznym. Myślałam, że inne ta interakcja pieść właśnie o tą chodzi, albo namiętne pocałunki, a okazało się, że chodzi o gorące pocałunki. W sumie właśnie tam były takie pocałunki, ale wcześniej to nie było dostępne między nimi, także... O, widzę, że tutaj proszę, najlepszy przyjaciel. No, także Renia śpi. Jest szczęśliwa. Wygląda jakby jadła plamboba. I to najważniejsze. To znaczy to, że jest szczęśliwa, a nie, że wygląda jakby jadła plamboba. Kolorowych snów, Reniu. A was zapraszam do kolejnego odcinka. Buziaki i papa. Śni o sobie. Okej. Okay.